Hej, dostałem ostatnio pytanie, jak przejść z Ula Warszawskiego do Ula Wielkopolskiego i załóżmy, że to jest Ul Warszawski, a to jest Ul Wielkopolski, no to w jaki sposób możemy to zrobić? No najłatwiej oczywiście zrzucić same pszczoły i mamy po kłopocie, natomiast nie każdego to rozwiązanie interesuje, zwłaszcza jeśli na ramkach ma czerw, więc podpowiadam, jak ja bym to zrobił. Jeśli masz inny pomysł, to chętnie dowiem się ja, a także osoby, których ta tematyka interesuje. Wtedy, jeśli to będzie naprawdę fajne, ciekawe, przypnę to do góry, tak żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać. Więc ja to widzę tak. Mamy sobie ramkę wielkopolską, a właściwie korpus. Dajemy dwa korpusy wielkopolskie i tą ramkę z warszawską możemy dać na beleczkach. Jeśli damy beleczki w poprzek w tym wielkopolskim, no to wtedy tę większą, tę węższą ramkę warszawską możemy powiesić, no i przeplatać ją ramkami wielkopolskimi. Natomiast ja nie przeplatałbym od razu 1 do 1, żeby nie było problemu z wychłodzeniem czerwiu, czyli dałbym nawet na nie całą rodzinę, tylko podzielił jedną rodzinę warszawską na dwa wielkopolskie, i wtedy dołożyłbym ramki z węzą na szerokość, a z czasem jak pszczoły się będą wygryzać, to wtedy bym już dokładał te ramki wielkopolskie pomiędzy te ramki z ulem warszawskim. Zamiast dawania tych beleczek w poprzek, na których można by powiesić ramki wielkopolskie, można po prostu dokręcić do tej ramki warszawskiej samą beleczkę górną od wielkopolskiego i albo tutaj drucikami związać, albo po prostu przykręcić. I to myślę, że będzie lepsze rozwiązanie niż dać te beleczki w poprzek. Można jeszcze mieć takie pomysły, żeby tę ramkę przeciąć, żeby nie wystawała. Natomiast jeśli tam mamy czerw na dole, no to już gorzej. Jeśli to jest susz, no to wtedy nie ma problemu, no ale spójrzmy na to z praktycznego punktu widzenia. No jak będziemy przecinać ramkę, na której jest czerw, którą wyciągnęliśmy z ula? Trochę tego nie widzę. Natomiast mówię to bardziej, żeby powiedzieć, co sądzę o tym ewentualnym przecinaniu. I to są takie pomysły, gdybyśmy chcieli to zrobić już przed sezonem, bo dużo łatwiej jest to zrobić przed leczeniem na warozę, czyli na przykład po kwitnieniu lipy zrzucamy te pszczoły na węzę. Oczywiście wtedy musi być dostęp do dużej ilości syropu. No i za jednym zamachem leczymy. A w sumie według badań profesora Wilde nawet byśmy mogli się pokusić o to, żeby nie leczyć, bo według jego badań pszczoły nieleczone, a co roku zrzucane całkowicie na węzę dawały radę 4 lata. Więc jeśli w tym roku zrzucisz na węzę, nie przeleczysz, albo nie przeleczysz w lipcu, a zrobisz to we wrześniu, no to po prostu teoretycznie nic się nie powinno stać, ale w praktyce to nie musi być dla ciebie loteria, bo jak sprawdzisz osyp dzienny, to będziesz widzieć, czy to leczenie jest konieczne, czy nie. Hej!